Nie wiem, mordy, jak to się stało, ale totalnie jutro. Możliwe, że w nocy, ale po prostu najważniejsze jest... Aha, okej. Najważniejsze jest to, że zostanę jutro ojcem i po prostu ja się tak bardzo cieszę i to nie będzie tak jak u Freeza i Warsaw, że to będzie córka, ale będzie syn. I totalnie po prostu imię będzie Bartek, tak? I no dobra, zdradziłem wam imię mojego synka. Ja nie mogę. To jest takie szczęście, wiecie, taka radość. Totalna. Aż mi łzy lecą. Totalnie, naprawdę totalnie, wiecie, nie wiedziałem, że będę kiedyś, wiecie, tatą. A nie możliwe, że już w nocy zostanę albo... Albo jutro i jak wiecie, no jadę dzisiaj do swojej dziewczyny i zostanę tatą. Gdzieś tam był, wiecie, vlog na moim kanale, że zostanę ojcem, tam był niby prank, ale tak naprawdę to jest szczerze i zostanę ojcem. I proszę was, nie obraźcie się, gdyby powiedzmy było tak, że wiecie, że to jak Warsaw i Fryz wam nie pokaże, jak na razie nie pokaże wam, wiecie, bobaska brzdąca, bo jakby, no chcę, wiecie, to wszystko prywatnie, bardziej prywatnie zachować. Aha, znowu światło. Aha. To jest niesamowite wydarzenie. To jest takie wydarzenie, wiecie, że po prostu człowiek jest tak szczęśliwy, tak oczekuje po prostu swojego dziecka, tak? Cud, który po prostu jest niesamowity. Wow. No kurde. Nie wiem, piszcie w ogóle w komentarzach, co ty myślicie. Jest to kolejne wakacyjne daily. Ale właśnie z taką najważniejszą informacją, że ja, Kidraman, zostaję ojcem, tatą. Kurde. Nie wiedziałem. Nigdy, wiecie co? Nigdy nie wierzyłem w to, że ta chwila nadejdzie, tak? Sorry za emocje, ale to jest przepiękna chwila, w której po prostu wiesz, że będziesz tatą i... Dzięki za oglądanie tego vloga. Mam nadzieję, że dotarliście do końca tego vloga. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.